Droga siostro, drogi bracie, omawiamy cały czas modlitwę w czynie. Pewnie zauważyliście, jak niezwykłe jest to życie, jak wiele okazji Bóg nam daje, aby modlić się. To znaczy żyć w postawie całkowitego zawierzenia. Mówimy teraz o właściwej relacji z Bogiem. Bóg przychodzi w każdej sytuacji, w każdej chwili, nawet w cierpieniu. A dzisiaj powiemy o kolejnym Bożym działaniu, na które powinniśmy właściwie zareagować i odpowiedzieć. Mianowicie, że Bóg przychodzi w każdym człowieku. Tak, Bóg przychodzi w każdym człowieku. Była kiedyś taka pustelniczka, Jeanne-Marie. No, zmarła już kilkanaście lat temu. Ale pewnego dnia, wyjątkowo, znalazła się w takim dużym mieście. Była na mszy świętej, a potem wyszła przed kościół i była ze swoją towarzyszką, która ją oprowadzała po tym dużym mieście. No i ta Jeanne-Marie zaczęła chodzić między ludźmi. I ona była w jakimś takim stanie ekstazy. No i ta towarzyszka, ta przyjaciółka pyta się, ale co się stało? Trzeba już może iść gdzieś dalej. A ta Jeanne-Marie mówi, nie, pozwól mi chodzić między ludźmi. Jeszcze nigdy nie byłam otoczona Chrystusem tak gęsto z każdej strony. Ona miała taką świadomość, że w każdym tym człowieku żyje Chrystus. I ona była tak szczęśliwa, że jest otoczona z każdej strony Chrystusem. Wcześniej przyjęła Go do swojego serca, no a teraz znalazła się w społeczeństwie otoczona Chrystusem z każdej strony. Nawet do tego stopnia, że do jednego takiego żebraka podeszła, tego pogłaskała tutaj po twarzy, uśmiechnęła się do niego. Chociaż była z innego kraju, nie rozumieli się, to nieważne. Ten uśmiech spowodował, że ten żebrak też się uśmiechnął. I to jest właśnie świadomość, że Chrystus mieszka w drugim człowieku. Że każdy napotkany w naszym życiu człowiek jest świątynią Trójcy Świętej. To jest jakby anioł, którego Bóg posłał do nas z jakimś przesłaniem. Na przykład właśnie chociażby ten żebrak. Może to jest anioł od Boga, który nam mówi, no byłem głodny, czy dałeś mi jeść? Albo klient, który jest gdzieś w sklepie, którego powiedzmy dana sprzedawczyni obsługuje. To jest też jakiś anioł posłany przez Boga, który nam daje pytanie, byłem przybyszem, czy przyjęłaś mnie właściwie, czy obsłużyłaś mnie właściwie. To jest niezwykłe, że my jesteśmy istotami społecznymi i w każdym człowieku mieszka Chrystus. My nieraz w ogóle sobie tego nie uświadamiamy. Żyjemy bezrefleksyjnie, bezmyślnie. Tylko zatrzymujemy się na naszych sprawach i tylko o sobie myślimy. A Chrystus mówi, Efata, otwórz się. Ja tu jestem, ja tam jestem, w tym człowieku, w tamtym. Byłem chory. Czy przyszedłeś do mnie? Byłem w więzieniu. Czy odwiedziłeś mnie? Byłem nagi. Czy dałeś mi ubranie? Z tego kiedyś będziemy rozliczani. Ale to nie tylko chodzi o sąd, bo to nie o tym mówimy, tylko o naszą modlitwę w czynie. Przecież my możemy być w intensywnej relacji z Chrystusem, który jest obecny w tych innych ludziach. Chrystus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I jako wzór podaje nam Samarytanina. Samarytanin, który mijał człowieka poranionego, czyli człowieka w potrzebie. Jakie czynności wykonał tenże Samarytanin?
On wykonał trzy podstawowe czynności. Najpierw dostrzegł. Dostrzegł człowieka w potrzebie. Właśnie trzeba mieć oczy otwarte. Trzeba dostrzec tego człowieka w potrzebie. I w tym człowieku mieszka Chrystus. Po drugie, ten Samarytanin wzruszył się głęboko. Czyli trzeba dopuścić do głosu serce, wzruszenie. Ja nie mogę być zimny, ja nie mogę tak postępować obojętnie. Wzruszył się. I po trzecie podszedł i udzielił konkretnej pomocy. Nie tylko, że się wzruszył, popłakał na nim i poszedł dalej, tylko po prostu przerwał swoją podróż, zmienił swoje plany dnia, a nawet całą noc został z tym poranionym człowiekiem. I to jest modlitwa w czynie. Jeżeli potrafimy widzieć, wzruszyć się i konkretnie coś dobrego uczynić. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian: weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. No, jak patrzymy chociażby na życiorysy świętych, oni mieli taką niezwykłą wrażliwość na drugiego człowieka. No chociażby ten Piotr, który wchodził do świątyni, zobaczył sparaliżowanego człowieka i mówi: no słuchaj, no nie mam złota ani srebra, nie mam pieniędzy, ale to co mam, to ci daję w imię Jezusa, wstań, chodź. Święty Franciszek z Asyżu, jak zobaczył trędowatego, którego wszyscy omijali szerokim łukiem, to podbiegł do niego i wycałował go. Przytulił go. Nie patrzył, czy on się zarazi, czy nie. Po prostu poszedł za głosem serca i wykonał jakiś czyn. Teresa od Dzieciątka Jezus miała tak wielką wrażliwość na drugiego człowieka, że pewnego dnia dostrzegła, że jedna siostra jest smutna od dłuższego czasu. No i co? Postanowiła to, co mogła. Po prostu się do niej tylko uśmiechnąć. Każdego dnia. No i po dłuższym czasie usłyszała od tej siostry: no Teresu, dlaczego ty mnie tak lubisz? Za każdym razem, kiedy mnie widzisz, do mnie się uśmiechasz. No, Teresa bardzo zgrabnie odpowiedziała: no uśmiecham się, bo cię widzę. Tak, ale może trzeba by dodać: bo cię widzę, Jezu, w tej siostrze, że tam cierpisz, może masz jakiś smutek. Widzę w ogóle tę siostrę, tak prosto, zwyczajnie. No, Efata, otwórzmy się. Jak my jesteśmy przerażająco zamknięci na siebie. I nieraz modlimy się o jakieś, nie wiem, znalezienie partnera życiowego czy żony. Ludzie nieraz mnie proszą: niech się ksiądz pomodli, żebym dobrą żonę znalazł. A ja mu mówię: Efata, otwórz się, idź do ludzi, zacznij im służyć, od razu znajdziesz. A nie tylko się módl w tym kościele i kuś Pana Boga. Trzeba się ruszyć, bo Bóg tam, wśród tych ludzi, jest obecny i On prowadzi z Tobą dialog. Wszyscy jesteśmy jakby w jednym ciele Chrystusa. Jak to pięknie powiedział święty Paweł na Areopagu ateńskim: w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ta otwartość naszych oczu, naszego serca musi iść też w parze z męstwem. To, co pięknie zrealizował Samarytanin. On podjął jakiś krok. On był mężny, tak trzeba powiedzieć. Bo my nieraz nawet widzimy kogoś w potrzebie, ale tak się jakoś dziwnie wstydzimy. A co inni powiedzą? A może się lepiej nie wychylać? A nie mam czasu? A powinno się z tym człowiekiem zająć pogotowie na przykład, albo jakaś inna służba miejska. I tak się bardzo szybko, łatwo usprawiedliwiamy. Nie, właśnie tu sprawdza się nie tylko wrażliwość, ale i męstwo. Trzeba się nieraz narazić. Zresztą, jak tu się narazić, skoro mamy uczynić coś dobrego?
ten jakiś dziwny wstyd, lęk, to jest sztuczne. To jest coś sztucznego. Nie bójmy się. Nie lękajcie się, mówi Chrystus. Trzeba powiedzieć, nie lękajcie się mieć oczu otwartych, serca wzruszonego, ale też podejść do tego człowieka, nawet zapytać, czy coś tobie nie trzeba. No, pamiętajmy, że jesteśmy na tej ziemi po to, aby czynić dobro. To jest coś pięknego. To nasze ziemskie życie, te kilkadziesiąt lat, to jest jedyna okazja, która się już więcej nie powtórzy, aby czynić jak najwięcej dobra. I pod tym względem ja myślę, że może to jest ciekawsze niż w niebie, bo tam już wszyscy są szczęśliwi, Bóg otarł z każdych oczu wszelką łzę, niczego im nie potrzeba, ale tutaj cały czas mamy wokół siebie ludzi, którzy są w potrzebie. Może ci w niebie nam teraz trochę zazdroszczą, że nie mają tej sytuacji, co my mamy. I my jesteśmy na ziemi po to, żeby czynić jak najwięcej dobra. Siostro, bracie, wykorzystaj to życie, aby czynić jak najwięcej dobra. To jest najlepsza rzecz, którą możesz uczynić. Nie to gromadzenie tych bogactw, tego, tylko że uczynisz jakieś dobro, które jest nieśmiertelne, bo to dobro zostanie w tym człowieku na długie lata. Tak jak chociażby to pogłaskanie tego żebraka przez Jean-Marie. Jestem pewien, że ten żebrak pamiętał ten gest na pewno przez długie lata. Może pierwszy raz w życiu czegoś takiego doświadczył. Ktoś powiedział, że każdy najmniejszy akt miłości ocala świat. Każdy najmniejszy akt miłości ocala świat. Bóg jakby się przekonuje wtedy, że warto było stworzyć ten świat, że warto go utrzymywać w istnieniu. Właśnie ze względu na ciebie, na ten jeden akt miłości, na to pogłaskanie. To było coś pięknego. To jest arcydzieło życia duchowego. No, można by mówić i mówić, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby czynić po tej katechezie naprawdę. Przemijmy nasze życie i wykorzystujmy każdą chwilę, każdą sytuację i przyjście każdego człowieka jako posłańca Bożego, jako tego, w którym mieszka Chrystus i mówi do nas milcząco o swoich potrzebach. I niech reszta naszego życia upłynie nam w takim permanentnym, pięknym akcie dawania siebie służby, akcie miłości. Super by to było.